przestrzeżemy tych, którzy by chcieli do domów niezaizolowanych pompę montować. Mogłeś wybrać gaz, no bo stary, tak, duży dom. Tak. Ile by ta pompa mogła pożreć, gdyby dom był niezaizolowany? Myślę, że spokojną ręką drugie tyle. Brana. Energia pobrana od samego startu pompy to jest na dzień dzisiejszy dokładnie... Dzień dobry Państwu. Duży 300-metrowy dom w starej technologii, termomodernizacja i pompa ciepła jako źródło grzewcze. Czy to przepis na finansowe samobójstwo? Zapraszamy na materiał. Właścicielem tego domu i jednocześnie gościem naszego odcinka jest Sylwester. Witamy. Witam. Sylwku. Sylwestra już niektórzy z Państwa subskrybentów znacie. To jest nasz specjalista w sprawie doboru i instalacji pomp ciepła Sola. Jest taka popularna paremia polska, że szef schodzi w dziurawych butach. No, dla nas byłoby to bardzo dziwne i mogłoby wzbudzić Państwa podejrzenia, gdyby nasz pracownik miał inne źródło grzewcze niż naszą pompę. Tak więc szef nie chodzi w dziurawe buty. Tak, tak wypadało w zasadzie. No, no, więc to, na testy. To jest po prostu sprawa oczywista. I Sylwester Państwu pewnie bardziej ciekawie, mając tę technologiczną wiedzę z pracy, opowie, niż zrobiłby to pan Kowalski, tak? Proszę Państwa, Sylwester właściwie, masz 30 lat. Tak. I Państwo widzieli już dom na przebitkach, potężny, 300-metrowy. I może od początku, jak wszedłeś w jego posiadanie i dlaczego pompa w takim dużym domu? Powiem krótko, na pewnym etapie w życiu, gdzie już wzięliśmy ślub z moją wybrangą, no to po prostu stanęliśmy przed taką życiową decyzją, czy budujemy od zera, startujemy, gdzieś kupujemy działkę i tak dalej, czy kończymy dom po moich rodzicach, no bo ten dom został wybudowany 30 lat temu tak naprawdę. Mhm. No i wybraliśmy w końcu, że kończymy ten domek, czyli robimy całość. Od A do Z tak naprawdę były same mury, nie było żadnych okien. Był przykryty tylko blachą, zero jakichś tam dociepleń. No i na tej podstawie po prostu rozpoczęliśmy budowę. Budowę jakby, no remont, tak naprawdę był to remontem. No ale praktycznie budowa. Praktycznie od zera, tak naprawdę. To w jakim on był stanie? Przez te 30 stan surowy, otwarty tak naprawdę, czyli cegły, cegła na cegle, bez okien, przykryte blachą, bo nawet nie było żadnego ocieplenia, okay, nic takiego, więc... Czyli praktycznie budowa. Praktycznie budowa, no nie musieliśmy kopać i stawiać cegieł. Tak. I działka była. Działka była, dokładnie. Więc kalkulując to wszystko, tak naprawdę na tamtym etapie bardziej nam się opłacało jakby kontynuować dalej to po rodzicach, żeby to sobie skończyć, niż po prostu no, bawić się znowu w nową działkę i wstawianie budowy od samego początku. Jeśli była to po prostu taka lepsza opcja, no to wybraliśmy tą lepszą opcję dla nas. Ile lat już tutaj mieszkacie? Wprowadziliśmy się gdzieś na początku grudnia 2022 roku. Okej, okay. Czyli ty już wtedy od dawna byłeś naszym pracownikiem, bo chcę Państwu, dlatego pytam, dlatego czy stanąłeś przed dylematem, masz tu przyłącze gazowe? Znaczy się powiem... I mogłeś wybrać gaz, no bo stary, tak, duży dom, tak, no gaz, nie wiem czy w tym roku będzie, ale w tamtych czasach był teoretycznie bardziej ekonomiczny, a wybrałeś pompę. Wszystko się zgadza, wszystko się zgadza. Powiem tak, przez moją działeczkę idzie sobie główny rurociąg gazowy, nie miałbym żadnego problemu z dopięciem się do sieci gazowej. Natomiast zdecydowałem tak, ponieważ po pierwsze nie chcę bawić się w gaz w ogóle w domu, raz, że ze względu na bezpieczeństwa. Pracując w poprzedniej firmie doświadczyłem też zaczadzenia się dwutlenkiem węgla z po prostu z junkercika gazowego, który gdzieś tam podgrzewał w łazience wodę. Mhm. Wiem co to znaczy, stwierdziłem, że bezpieczeństwo moje jest na pierwszym miejscu, mimo teraz dostępnych czujników i takich różnych rzeczy, nie chcę rozwiązania gazowego, to był priorytet przede wszystkim. A druga jakby rzecz, która też mnie do tego nakłoniła, to, że tak naprawdę stwierdziliśmy z żoną, że chcemy mieć wszystko oparte na prądzie. Dzisiaj mamy takie czasy, że tak naprawdę mamy instalacje fotowoltaiczne, mamy różne rozwiązania, które prowadzą do tego, żeby ta instalacja była opłacalna, maksymalnie wykorzystywana, może powiem w ten sposób, więc prowadzi też do tej autokonsumpcji. No i tak naprawdę mam z tyłu świadomość w głowie, że no, kotły gazowe mogą za niedługo też wypaść z gry, tak ładnie mówiąc. No więc to wszystko złożyło się na to, że... Czyli nie tylko dlatego, że został przez pracodawców i przez projektantów, których Państwo poznaliście w poprzednim odcinku, przymuszony, tylko była to... Tak. Autonomiczna też, decyzja. Tak, przyszłościowa. Kwestia osobista, tak, kwestia osobista, właśnie nawet w związku z tym zaczadzeniem, no i później różne tam przeliczenia nasze takie wewnętrzne. Okej. Okay. Dom pod pompę ciepła, który ma 30 lat, gdzie były same cegły, trzeba przygotować, bo pompy ciepła ekonomicznie pracują w budynkach nowej technologii. Więc musiałeś trochę kasy wydać na termomodernizację. Nie będziemy mówić o tym. O kasie nie będziemy mówić, ale powiedz.
co było robione, krok po kroku. Co było robione? Znaczy, o, przede wszystkim, bo wybaczcie Państwo, przede wszystkim jest podłogówka oczywiście na wszystkich. Tak, tak, kondygnacje. Kondygnacje są jakby dwie i parter. W ogóle dom jest, można powiedzieć, śmieszny. Mi się ten układ podoba, aczkolwiek jest to starszy układ domu, gdzie tak naprawdę mamy pół piętra. Mhm. To jest domek przełamany na pół, na środku jest klatka schodowa, tak mówiąc ogólnikowo całkiem. No także mamy tak naprawdę tych pięter, pół pięter, przepraszam, mamy sześć. Bo jeśli by to zliczyć wszystko, mamy dolne piętro piwnica, troszkę wyżej, troszkę wyżej, troszkę wyżej, no i jest takich sześć skoków generalnie. Ale tak naprawdę to mamy poziom, gdzie mamy podpiwniczenie, mamy środek, czyli parter, no i poddasze na samej górze. Tak, okay. Przybliżając ten temat. Wszędzie podłogowa. Tak, mając wiedzę, którą gdzieś już udało mi się zdobyć i też czytając troszeczkę na ten temat, zastanawialiśmy się nad rozwiązaniem systemu ogrzewania. Zdawałem sobie sprawę i zdaję sobie dalej z tego sprawę, że jednak no, rozwiązanie podłogowe jest rozwiązaniem drożej wychodzącym niż same grzejniki w wykonaniu. Natomiast wiem, że w przyszłości to się opłaca ze względu na to, że po prostu w podłogówkę dajemy dużo niższy parametr grzewczy, nie musimy gdzieś tam ładować tej energii, tym bardziej, że wtedy już zdecydowaliśmy tak naprawdę, że wiąże się to z pompą ciepła, a dla pompy ciepła jest dużo lepiej, niższy parametr, tym większa opłacalność urządzenia, więc biorąc już pod uwagę ten aspekt, no wyszła taka decyzja. Okna, ściany. Może z okien zaczniemy, okna trzyszybowe, a ściany generalnie średnio, bo na dole są troszeczkę grubsze, w środku troszeczkę cieńsze, ale średnio to wychodzi około 45 cm samego pustaka. To są pustaki. To było. To było, to tak, było. To było. Natomiast dodatkowo jeszcze są przykryte 15-centymetrowym styropianem. No bo 15 styropianem. Przy tej grubości to 15 to... Tak, wystarczająco, tak przelicznikowo, żeby też było zgodnie z wymaganiami WT 2022, bo pod to też kierowałem się przede wszystkim z wykonywaniem budowy, żeby ten dom był jak najbardziej ekonomiczny, mimo tego metrażu, więc to było dość istotne i w zasadzie bardzo ważne, żeby później nie płacić nie wiadomo ile za utrzymanie tego domu, no to trzeba było to zrobić z głową i na dobrych materiałach, więc to tak naprawdę przodowało w tym wszystkim. No i czapka na koniec. Państwo nieraz pytacie, dlaczego chodzę w czapce w filmach. Dlatego, proszę Państwa, że 20% ciepła ucieka przez dach, a mój jest niezaizolowany, więc go izoluję. Co na górze? Co na górze? 30 cm wełny. Na wełnę zdecydowałem się dlatego, że po prostu krokwy i drobne elementy drzewne zostały niewymienione. Jest to drzewo, które już tam 30 lat było. Z doświadczenia wiem, że wełna oddycha troszeczkę lepiej niż piana pór. Przemyślałem na przykład pianę w tym wypadku, aczkolwiek tutaj też zdecydowało, że wełnę mogłem sobie zrobić sam, bo dużo rzeczy zrobiłem sobie tak naprawdę sam. Natomiast za pianę też musiałbym komuś zapłacić, no i fakt taki, że troszeczkę bałem się o tą jakby więźby, czy o krokwy dachowe i tak dalej, żeby gdzieś nie łapały wilgotności, żeby to wszystko oddychało. Wydaje mi się, że wełna jest po prostu w moim wypadku lepszym rozwiązaniem, dlatego wełna. Czyli dom jest zaizolowany tak, jak powinien być? Tak. No, tak jak nowoczesny dom? Tak, dokładnie. Dokładnie tak. Podłogówka? Ogrzewanie niskotemperaturowe, dokładnie. I teraz zrobimy Państwu taką oś czasu, bo jesteście tu pewnie nie dlatego, żeby słuchać mojej rozmowy przy kawie z Sylwkiem, tylko dlatego, żeby się dowiedzieć, ile pompa zużywa. Kiedy zainstalowaliście pompę? Bo mieszkacie od 2022 zimy, ale pompa, mówiłeś, wcześniej. Muszę pomyśleć, to był 2022 rok, dokładnie taka instalacja i uruchomienie już, bo były gotowe wylewki, były gotowe tynki i trzeba było dom zacząć wygrzewać. Tak, to był słuchaj, sierpień. Czyli to był sierpień 2022. Teraz mamy maj, więc dwa lata pompa działa. Więc pompa sobie wystartowała, wygrzewanie wylewek. Tak naprawdę przez miesiąc czasu wyciągaliśmy wilgoć, specjalne maszyny do wyciągania wilgoci z pomieszczeń, co było też bardzo ważnym elementem. W sumie, jakbym tak powiedzieć, no to w cały dom weszło... Przepraszam, nie w cały dom, bo chodzi tylko o tynki, tak naprawdę nie liczę tutaj wylewek. W tynki weszło 16 mauzerów wody po 1000 litrów. To możecie sobie wyobrazić, ile tak naprawdę wody zostało wlane w budynek. To wszystko później trzeba było wyciągnąć. Ile ta pompa miała roboty. Tak, więc roboty było bardzo dużo, wilgotność była bardzo duża, więc no, przy odpowiednich narzędziach, maszynkach udało się to wszystko fajnie wyciągnąć z tego domu.
a tak naprawdę już na taki pierwszy etap, pierwszy rzut, gdzie jeszcze nie, no wiadomo, nie mieliśmy wykończonych pomieszczeń, ale chcieliśmy się przeprowadzić, przeprowadziliśmy się początkiem grudnia. Mhm. Więc w zasadzie początek grudnia... Czyli już z CWU i z życiem takim rodzinnym to jest właśnie półtora roku, natomiast pompa pracuje 2 lata, z czego pół roku, no to naprawdę na ciężkich poligonie. Na ciężkich warunkach, no dokładnie. Bo robiła robotę, kiedy jeszcze... Tak, bo po tej wilgoci było bardzo dużo, więc... I dachu nie mieliście jako takiego, robiliście? Tak, dopiero w zasadzie przez... W czasie już mieszkania... W sumie teraz to kończysz, to tak, państwo widzą na przebitce. Tak, w czasie już mieszkania w zasadzie robiliśmy właśnie wełnę. Mhm. Dociepraliśmy, no tej energii dość dużo szło wtedy na w ogóle na samo życie, bo chcieliśmy utrzymać w miarę komfortową temperaturę, ale też bardzo duże straty były na dachu, co można było odczuć w mroźniejsze już dni zimowe. No ale jakoś tam powoli przetrwaliśmy, zaczęliśmy izolować ten dach. W następnym roku dopiero została wykonana tak naprawdę izolacja zewnętrzna budynku, więc to też jest ważne, bo też te straty ciepła no, nie były małe. Widzisz to na wykresie, że to teraz spada zużycie pompy? Jak najbardziej. Widać jak to? Jak najbardziej, tak. Ona już teraz zeszła z obrotów, ustabilizowała się temperatura, automatyczna grzywa grzewcza ponownie się zaadoptowała do budynku. No i to jest piękne. Dobra, no to ile? Przez te 2 lata, bo 2 lata pracy, sierpień, maj, dwa pełne sezony grzewcze, w tym jeden. Popatrzymy sobie, bo jestem akurat w tej chwili tutaj na pompie zdalnie, więc już sobie zobaczymy. Wejdziemy sobie w licznik energii. No więc tak, słuchajcie, energia pobrana od samego startu pompy to jest na dzień dzisiejszy dokładnie 8936 kWh. Ciepło dostarczone w całości, ciepło razem z chłodzeniem, co prawda chłodzenie było tylko testowane tak naprawdę u mnie do tego czasu, jeszcze nie było takiej aktywnego chłodzenia jakby podłogowego. 26. Tak, 25 570 kWh dostarczonej energii cieplnej, że tak powiem, do budynku. To z polskiego na nasze, bo jak Państwo widzicie teraz w kadrach, układ sterowania oparty na Siemensie naszej pompy ma 20 tutaj stron i dla frików, którzy, bo słyszeliśmy o takich ludziach, którzy zapraszają sobie przysłowiowego szwagra na imprezę i przesiadują przy swoim nowym gadżecie, jakim jest pompa ciepła, i porównują swoje uzyski, wyprodukowaną energię w stosunku do oddanej i tak dalej. Pewnie jest tutaj wiele zabawy, ale większość Kowalskich, wybaczcie Państwo, interesuje, ile po prostu zapłacili. Więc jeśli mamy tutaj, dokładnie, zaokrąglamy 9000 kWh przez 2 sezony grzewcze. Tak. Dzielimy to na pół, gdzie, gdzie jeszcze ten początek to był bardzo ciężkie. Gdzie roku. Początek była ciężka robota, no, no to jest 4000 kWh w 300-metrowym domu, ale warunkiem jest przygotowanie tego domu, co kosztuje. I ten film jest obroną naszej tezy. Pompa ciepła nadaje się do ekonomicznej pracy nawet w budynkach starszego typu, ale konieczne jest wyłożenie kasy, brutalnie to zabrzmi, na termomodernizację. To jest najważniejsza rzecz, żeby później być zadowolonym z tego, co jest tak naprawdę. Ile ona by mogła pożreć, gdyby dom nie był, jak myślisz? To już nie pytam Ciebie o jako gospodarza, tylko jako naszego pracownika. Ile by ta pompa mogła pożreć, gdyby dom był niezaizolowany? Przestrzeżemy tych, którzy by chcieli do domów niezaizolowanych pompę montować i później płakać. Biorąc pod uwagę zużycie takie, które jest, czyli mamy zużytej tej energii 9000 kWh, ja myślę, że spokojnie na takim metrażu, tylko mówię tutaj cały czas na podstawie tych 2 lat, nie mówię tutaj w roku, tylko mówię na podstawie tych 2 lat, na podstawie tego zużycia, które jest. Ja myślę, że spokojną ręką drugie tyle. Spokojną ręką drugie tyle, bo wtedy parametr grzewczy, ona w większości, może inaczej zacznę, ona w większości czasu tutaj, jak już mówię, wypadła ta wilgoć z domu i tak dalej. Ona w większości czasu pracowała na takim parametrze, maksymalnie w mrozy to było 31 stopni wydawane na podłogę, więc tutaj nawet nie mamy parametru 35 stopni podstawowych, dla których jest mierzona wartość COP pompy ciepła. Dokładnie. Z tego podstawowego kroku, tu jest wszyscy bliżej. Mówią, że podłogówka 35, no ale z reguły jak rozmawiamy z klientami, no to niektórzy nawet tak. 27. No dokładnie, tak mówię, no średnio to jakie było 28-29 stopni tak naprawdę wydawane na podłogę, więc myślę, że ten parametr jest bardzo... To jest zasługa tego algorytmu naszego, że wydaje tylko, tylko tyle, ile powinna, a nie sztywno 35. Natomiast gdyby była sytuacja taka, że no, jest dom nieocieplony, no jakoś ta pompa musiałaby to nadgonić. Na pewno nadganiałaby parametrem grzewczym znowu. Faktem, byłoby to niezbyt dobre dla naszych kończyn, bo niestety wyższy parametr niż 32 stopnie, czy tam 35, przepraszam, już jest, no, źle oddziałuje na nasze kończyny dolne, zaczynają się jakby drobne problemy z krążeniem, co po pierwsze nie jest dobre. Kolejna sprawa to nie byłoby 35 stopni, tylko mogłoby być 45-50 stopni wydawane na podłogę.
co byłoby szaleństwem, no i na pewno zużycie energii byłoby drugie tyle większe. Czyli dobór także tak. Instalacji. Masz, aha, jeszcze czternastkę masz. 14 tak, czternastka jeszcze na gazie R410A. Mhm. Bardzo fajnie działająca jednostka, ustawiona przez naszą fabrykę z automatyczną krzywą. I jeszcze jedno pytanie. Ile godzin, bo ty jesteś, no, z racji swojego zawodu kontrolujesz to, o punkt biwalentny. Wiecie Państwo, że punkt biwalentny to jest temperatura, poniżej której pompa wymaga wspomagania. Tak, ile tych godzin pracy było grzałki u ciebie przez te dwa sezony, przez dwie zimy? Słuchaj, dokładnie co do minuty nie pamiętam, ale liczyłem to u siebie, to jest 26 godzin załączonego pierwszego stopnia grzałki elektrycznej, bo u nas też jest tak, że nie załącza się boom 7,5 kW. Od razu full. Pach i jest pobór energii bardzo wysoki, tylko w zależności od zapotrzebowania włącza się pierwszy stopień, drugi albo trzeci. Każdy stopień to jest po 2,5 kW, więc w sumie można prosto policzyć. Uczciwie rzecz biorąc, no to nie mieliśmy ciężkich zim. No, mimo że mieszkamy w Karpatach, w Beskidzie Niskim. Maksymalny minus, który tutaj był odnotowany na czujniku pompy ciepła temperatury zewnętrznej, no to minus 23 stopnie, natomiast taka temperatura była przez dwie doby. No to teraz to jest wszystko tak naprawdę. Nie? No i właśnie w takich warunkach wtedy się odpaliła grzałka, żeby do pomocy pompie jakby dorobić tej energii. Co możemy powiedzieć więcej? Może ty byś chciał coś widzom powiedzieć? Co ja mogę powiedzieć? Generalnie... Nie bać się. Generalnie tak. Generalnie jestem, myślę, przykładem osoby takiej, że pompa będzie bardzo fajnym rozwiązaniem grzewczym dla budynku, ale muszą być spełnione pewne warunki. Ja oczywiście nie będę polecał nikomu pompy ciepła, kto ma źle zaizolowany budynek, bo nie będzie z niej zadowolony. Tutaj pewne warunki tak naprawdę muszą być spełnione. Poza tym też żyjemy w czasach, gdzie na jakby ekologię warto zwracać uwagę. Można to fajnie połączyć z fotowoltaiką, można sobie zrobić autokonsumpcję. I na rozwój technologii. I na rozwój technologii również myślę, że warto zwracać uwagę. Więc tutaj chcąc nadążyć jakby za pewnymi trendami, które są nam przekazywane z czasem, bo niestety no, cały czas gonimy do tego, żeby było lepiej, no to żeby nadążyć po prostu za tym wszystkim, no myślę, że pompa ciepła jest właśnie dobrym wyborem. Trudno, no bo trudno polecać pompę ciepła starszemu małżeństwu na emeryturach, gdzie nie stać ich na termomodernizację. Łatwo jest im to wcisnąć. Pobudki ekologiczne, pobudki, że tak powiem, jurysdykcyjne, nie wiem, że są po prostu do tego zmuszani na wymianę kopciucha od razu na pompę. Natomiast mając 30 lat, kiedy przed nami no jeszcze kawał życia, miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. No to warto zainwestować, nawet więcej wydać na początku, ale w technologię przyszłościową. Bo czy chcemy, czy nie, będzie szło w stronę energii elektrycznej, użytkowanie domu, oparciu o energię elektryczną. No, też mi się tak, tak to wydaje. Tak wygląda. Mój wybór jeszcze tak na zakończenie też został pokierowany tym, że no obydwoje z żoną pracujemy, nie ma nas całymi dniami tak naprawdę w domu. I dla mnie było bardzo ważne to, że ja mogę sterować sobie zdalnie pompą ciepła. Mi się źródło samo odpala, podtrzymuje tę temperaturę w domu, tak naprawdę jest bezobsługowa, ja na to w ogóle nie zwracam uwagi. Dla mnie to jest no, bardzo duży plus, ponieważ wcześniej przez dobrych kilkanaście nawet lat musiałem pracować przy drzewie, przy znoszeniu węgla, przy rozpalaniu i tak dalej. Mam doświadczenie z tego typu rzeczami. Z tego typu pracami i to też wpłynęło na wybór właśnie źródła. Bezobsługowego. No o gazie to już wiecie, dlaczego nie gaz, mówiłem to na samym początku, więc nie będę się... No bo bezobsługowość jest taka sama. Ja jak najbardziej nie wykluczam, nigdy nie wykluczam kotłów gazowych, dla mnie to też są świetne źródła, które są naprawdę, mogą być ekonomiczne i tak dalej. Aczkolwiek no moim wyborem jest po prostu pompa ciepła z wiadomych powodów. Okej, dziękujemy Państwu bardzo, dziękuję Sylwester. Pewnie jeszcze Sylwester nieraz na naszym kanale będzie, także nie żegnamy się, mówimy do zobaczenia w następnym odcinku.